shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Subnautica. Uwaga, okazało się, że tego Simowa niestety mi ktoś zniszczył. Ktoś bądź coś. Brawo. Simowku, wytrwałeś, więc no... Będę musiał sobie zrobić kolejny. A co za tym idzie, najpierw nazbierać na niego części. Ale proszę, już od razu złom jest po drodze. Więc teraz lecimy nazbierać części do na Simowa numer 2. Kurde, powiem wam, trochę mi szkoda tego Simowa, no. Ale na szczęście nie miałem tam nic spakowanego, bo gdybym miał tam wpakowane jakieś upgrade'y, no to... To by troszkę bolało wtedy. Bumerang, pęcherznica, złapani, dziękuję bardzo. Dobra, zobaczmy, czy tu się gdzieś nie chowa jakiś ołów? Jakaś wychodnia piaskowca, może wezmę sobie lepiej nożyk do ręki. Zupgrade'owałem sobie w ogóle ostatnio... Znaczy, dla was ostatnio, dla mnie to było dzisiaj. Nie, czekaj, co? Dobra, nie widzę, co nie, nie było tego, nie było takiego zdania. Niedawno sobie zupgrade'owałem mój... kochany... mikrofonik, więc byłbym wdzięczny, gdybyście mi powiedzieli, co sądzicie o... aktualnej jego jakości. Zajebiście. Wapień, o, ruda miedzi, też się przyda. O! Słonecznik morski. Ładnie, nic więcej. Tutaj... Ty! Ej, to jest chyba to samo miejsce, do którego znalazłem wcześniej dostęp. Z tamtej radiolatarni mojej. Dobra, wymianka, szybko podlecimy. Kurde, no to może Simowem drugim uda się coś nieco tam znaleźć. Okej, uzupełniamy tlen. I wracamy na dół. Ten rafogrzbiet. W ogóle dowiedziałem się, że mogę jajo tego lewiatana gdzieś tu znaleźć. I jestem bardzo ciekaw, gdzie. Osad soli. Coś mi tu atakuje, czy... Tak pływa sobie ten skurczysyn jeden. Ty tam... Szty dziadu jeden! Chodź tu! Chodź tu! No, dawaj! Pojedynek na noże. Zobaczymy, kto wygra. Przynosi taką salę pojazdów, no trochę tytanu będzie. Dziad jeden! Ruda miedzi, bardzo ładnie. I ruda miedzi. To mi się podoba. Miedzi dużo będę potrzebował. Nie tylko dla ogniwa do tego Simowa, ale w ogóle warto mieć miedź. Wiecie, taka gra szłów, nie? A. Tam coś zostało zjedzone. O, tutaj za chwilę też coś będzie zjedzone. O, trochę złomu. To ja bardzo chętnie. Jak to wygląda? Jeszcze 5 rzeczy mogę wziąć, takich mniejszych. Tutaj pusto. Tutaj co? Sterownia skanująca. No, sterownie. Czy jest Nie, sterowni nie mam! To jest drugi fragment. Co mi tu działo? Znowu ta pirania? 30 seconds. Chyba tak, tu jest znowu zaspawane. Coś tu w środku. Nic. Więc do góry, po tlen. Na szczęście ze 100 metrów to się błyskawicznie da po prostu wrócić. Gorzej z większych głębokości. Poproszę. Uzupełnienie tlenowe. Lecimy w dół. Czekaj, gdzie jest to wejście? 400 metrów niecałe. No właśnie, tylko nie wiem skąd, bo nie mam kompasu. Dobra, jest jednak względnie bezpieczny. Szybki check schematów. To jest oczywiście to do odznaczenia. Ale to? To jest porąbane. Jestem ciekaw, kto wysłał tę wiadomość. Dobra, pokaż mi ten kompas.
Miedziany przewód i zestaw elektryczny. Na przewód już mnie stać, a na zestaw elektryczny potrzebę czego? Dwie rudy srebra. Dobra, czyli... Latam, pływam, szukam. Może znajdę więcej tego, co potrzebuję. Tutaj kwarc. Yeah! Się też przyda. Kolejne jajo stworzenia. Tu nie bardzo wiem, jakiego. Tutaj... To jest ten większy osadek, do którego potrzebuję jakiegoś sprzętu. Tutaj znowu łypacz. O! O, o, o! A co my tu mamy? O, kogon. No, czekaj. Najpierw go zeskanuję. O, ten też jest zainfekowany. Bo mi go... chyba jego skanowałem. Tak mi się wydaje. Okej. Tam dziabnięte. Przez piranie. O, tutaj jest co? Miedź? Ołów. No, ołów się akurat przyda. Choć nie powiem, wolałbym zdobyć coś innego. Agent Simofa. W górę, w górę. Kurde, chciałem mieć trochę większą tą. Potrzebuję tej oddycharki w sobie. Ona mi się bardziej przyda tak naprawdę niż ta osłona promienna, no bo ja i tak dopóki do blisko Aurory nie pływam, no to nic mi nie będzie. Ciekawe, czy mogę złapać te piranie i ją też ugotować. To było dość fajne. Tutaj... A, już mam full ekwipunek. 17 kapsuła, tutaj chyba byliśmy. No, znalazłem coś. I na... O! Oj, tu jest to wejście pierwsze, które znalazłem do głębin, nazwijmy to. Obok tej kapsuły to właśnie było. No, to jest to. Tutaj idę, cyk, i tu cała ta wielka dziura. O, co to było? Coś mogłem skanować przed chwilą, co to było? To? No proszę, ocznik. Ale jakiś taki... zgliczowany. Dobra, co jest mi tu zbędne? No, w sumie tytanu mamy dużo. A ocznika jeszcze nie jadłem. Ale Jezus Maria, taka wielka gałka oczna. Czy to zajmuje większość ciała tej ryby? No i dobra. Wracamy do bazy. Niestety nie mam kwarcu wystarczająco, żeby stworzyć sobie tą... tą moją... Shimofową, batyszkafową, podwodną łódkę. Czy to jest w sumie batyskaf, nie jest w sumie łódką. Ale jest to jakiś sprzęt, nie? Ciekawi mnie, jak działa ta sterownia skanująca. No, poza tym, że na pewno coś będzie skanowała. Wynoś się stąd! Co durna ryba kamikaze. Kto w ogóle wpadł na pomysł wprowadzenia czegoś takiego? One są tak irytujące. Dobra, skaner i jedziemy tak. Najpierw odznaczyć te dwa. Teraz zrobić... Nie pęcherznicę. Okogona usmażyć. Bumeranga. I ocznika. A z pęcherznicy zrobić wodę. Dobra, teraz elektronika, miedziany przewód. Jeszcze teraz tylko... O Boże, przecież ja chyba mam jeden miedziany przewód. Aj, no to żebym się nie popisał. Dobra, smar, tytan. Czy będę już mógł zrobić sztabę? Mogę, pięknie. To niech się robi, ja tutaj sobie ogarnę. O, bardzo sycący ten okogon. No,
Ocznik widzę bardziej wodę daje. Co jest dla mnie trochę dziwne, no ale okej. Dobra, czy już się zrobiła? Teczka zrobiła się. Pięknie. No to od razu ją zużyjmy. Zróbmy teraz więcej zdezynfekowanej wody. Ile ma tej soli? Dwie sztuki. No to tniemy dwa razy i wracamy z powrotem. Utleniacz, sztuk dwie. I z tego robimy sobie zdezynfekowaną wodę, ale część tej wody zostawimy. Bo nie potrzebuję jej w aż takich ilościach. Przy sobie oczywiście. Tutaj tylko skaner mogę robić. No a tu radiolatarnia. Nie, na razie nie. Na razie nie mam co tak szastać. A nie, czekaj, przecież tu mam jeszcze kwarcu. Dobra. Jeszcze ołów też jeden. Ty, to może będę mógł zrobić tę doniczkę. Dwa sztaba. Złoto nie jest mi potrzebne. Szkło malowane tym razem. Znaczy tym razem. Na razie też nie jest mi w ogóle potrzebne. Muszę w końcu zrobić ten odcinek, gdzie po prostu zasiądę sobie bazę będę przeglądał, ale to innym razem. Dobra, co ja potrzebowałem tam? Tu będzie oczywiście to jedzenie, co nie? Tam jeden ocznik, jeden okogon. Tutaj ocznik, okogon do znaczenia. Dziękuję. To doniczka zewnętrzna. Pokaż mi to jeszcze raz. Wewnętrzną już mam. To było na 4, a zewnętrzna... tu są. Zewnętrzna. Dwa tytanu. Zajebiście. To się akurat zużyje. A nie, czekaj chwilę, bo jeszcze muszę przecież zrobić sobie ten... ten cały. Czekaj. A tutaj nie mam jakiegoś tytanu upchniętego? Tu mam tylko rurki. Tu jest więcej rurek. A to ma koralowiec. Nie, to zostawiamy. Ale w bazie mam trochę tytanu, to stamtąd sobie zgarniemy. Czekaj, teraz bazę miałem w tym kierunku. Ona jest tak blisko, że nie będę wyciągał sobie tego, nie? Nie będę sobie wyciągał... Seaglide'a, bo to jest po prostu bez sensu. Do bazy. Dobra, tutaj moja szafka. Ten lit ciągle i magnetyt. Jak ja w końcu dorwę sobie jakieś upgrade'y, to przerabiam ten magnetyt na skaner. O, mam dwa szkła emaliowane w ogóle. Nie, tytanu na razie nie potrzebuję. To zostaje... Bateria... Baterie są mi dwie potrzebne do zrobienia ogniwa. O, teraz test. Czy jeśli ja... dwie. Czy ja się zrobię z dwóch zużytych baterii ogniwo, to czy to ogniwo się... Czy to ogniwo będzie... naładowane? Dobra, postawię jeszcze jedną szafkę. Dwa tytanu, to trzeba będzie zabrać z powrotem. Raz, dwa. I tutaj po prostu będzie... Co jest? No. Żywność. Okej. I tutaj sobie zrzucimy wodę. Myślę, że dwie można mieć przy sobie. Tak, w razie W. Dobra. Teraz fabrykator. Szkło. Sztuk dwie potrzebuję do Simofa. Dobra, co ja tam jeszcze potrzebowałem do tego Simofa? Simof był chyba wyżej. Tak jest. O, i tylko to ogniwo jest mi jeszcze potrzebne. No to zobaczmy. Zasoby, elektronika... Jeszcze guma silikonowa jest mi potrzebna. Czy ja mam tę gumę tutaj, czy muszę iść do bazy? Znaczy do bazy, nie. Muszę iść do tej kapsuły mojej. Ale zanim pójdę do kapsuły... to... wydrukuję, to chyba dość dobrze określone. Wydrukuję sobie tutaj najpierw fundament. Cyk. A teraz poproszę o doniczkę. Aha, do tego też po... O kurde. Dobra.
A dobra, czekaj, bym chciał sobie zrobić kilka takich donic. Postawmy jedną w tym miejscu. Mogę zaplanować od razu kolejną? Mogę, pięknie. O, 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 o. Obróć, obróć, obróć. Cyk. Jeszcze jedna. I jeszcze jedna. Cztery donice. Czyli 8 tytanu. Nie wiem, czy akurat tyle nie będę miał tutaj. Nawet więcej. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Pięknie. Na zewnątrz. Konstruktor w dłoń. No i budujemy. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. Craig McGill survived 47 months on a healthy, raw salad of live tree roaches and stag root. Okej. Grzyb kwasowy. Nie, tego nie muszę siać, przecież tego tu jest dookoła pełno. Jakieś takie rzadkie rzeczy, myślę, będą dobre do zasiania. O, patrz, no, ile to jest tych grzybów. Co chwilę się gdzieś tutaj taki znajdzie. Tuby koralowej nie będę siał, no bo tego się nie sieje, to się musi samo stworzyć na przestrzeni lat, czy tam może wieków nawet, kto wie. Dobra, czekaj, teraz muszę wodorosty wziąć. Aurora jest tam, czyli wodorosty są w tym, gdzieś w tym kierunku. O, już je widać. Myślę, że wezmę sobie jedne zwykłe wodorosty i jeden zlepek nasion, żeby... albo nawet więcej. No, akurat, żebym się wstrzelił czasowo w bańkę. To jest fajne akurat. Zobaczmy. Raz, dwa pnącza. Ile mi to zajęło? Cztery, cztery, cztery. Dobra. Mogę jeszcze dwa takie te wziąć, albo trzy nawet. Jeden, drugi, trzeci. Aha. No, chyba, że mam wodę teraz. Dzięki, Stalker. Naprawdę potrzebowałem tego. Dobra, i dziabniemy sobie jeszcze jedno pnącze i mamy full. A to co to jest? A, jajo. Ciekawe jakiego stworzenia. To jest, o tyle jest to mylące, że te jaja dość często wyglądają inaczej... powiedzmy w świecie gry, a inaczej to wygląda w naszym ekwipunku i dlatego ciężko jest rozpoznać takie od razu, z bomby, nie? Dobra, jest moja baza. Kurde, muszę chyba jej A czekaj, czy ja mogę sobie walnąć w łaz? Piątkę chcę. Zbóż mi ten włas, no. W sumie włas i całą tą sekcję, nie? Bo to jest to... Aha, no tak, nie mam miejsca. Czekaj, nie, chcę ją. O właśnie. I zobaczmy, zmień schowek. Raz, dwa, trzy. O, a w sumie do jednej donicy mogę to w sumie wszystko wsadzić, to świetnie. Znaczy donicy, skrzynki plantacyjnej. Czyli mamy co? Aha, to całe się wszystko zrobiło na pnącze wodorostów. Okej, okay, ale te pytanie tylko, czy... Czekaj, bo mi się kończy tlen. Dobra, pójdę na powierzchnię. Na szczęście jest ona bardzo blisko. No i teraz mogę to dokończyć. Najpierw to zabieram. Aha, dobra. A sprawdźmy, czy mogę zrobić sobie włas na górze? O dziwo nie. Mogę tak po prostu na tym? Mogę. No dobra, to co? Z tej strony walnę włas. Bo najczęściej od tej strony tutaj wchodzę, więc... Po co ma to zajmować tyle miejsca? A ja sobie zaoszczędzę trochę tytanu na tej sekcji. A fabrykator się przeniesie gdzieś tutaj.
fabrykator apteczek. No, to mnie troszkę kosztuje. No, głównie ten chip komputerowy, ale chip komputerowy to chyba jest w miarę tani do zrobienia. W elektronice powinien być chip. Miedziany przewód, złoto i koral. No, korala jest dużo. Złota trochę mam. Z tym przewodem jest gorzej, bo tam miedź nie chce mi dropić. Dobra, energia też troszeczkę spadła, no to weźmiemy te owocki i dorzucimy do naszego reaktora. Niech se je tam przemieli wszystkie i robi się z tego energię. Co ja chciałem? A tak, dalej sprawdzasz fabrykator. Myślę, że takie dwa walnąć i byłoby wspaniale, no. Co pół godziny dostałbym apteczkę. Chociaż w sumie mam teraz zasiane wodorosty, z których po prostu mogę sobie machać apteczki, kiedy chcę. Wystarczy tylko poczekać, aż się zrobią, nie? Więc to będzie chyba lepsze rozwiązanie. No, nie. Tu i kum wciskałem, ani jedynkę. No i dobra. Kadłub troszeczkę poszedł w górę. Choć fakt faktem, no w sumie teraz mogłem na przykład zrobić tak, że tu bym to poszerzył i dał kolejną, no ale to jest taka baza, która stoi, bo stoi, a nie do końca jest mi tutaj tak potrzebne, nie? Bo baza przydałaby się jakiś bardziej w jakichś większych głębinach, no nie wiem, no gdzieś tam na przykład przydałoby się mieć bazę. Muszę też sobie przeeksplorować las wodorostów, który tam gdzieś znalazł, znaczy las wodorostów, Jezus. Las grzyb, ten taki las grzybowy, ten biom grzybowy, który jak tak sobie go nazwałem. Bo tam zauważyłem na Wikipedii, że mogę tam bardzo fajne ulepszenia znaleźć. Po pierwsze mogę tam znaleźć części cyklopa, a po drugie mogę tam znaleźć też bardzo fajne upgrade'y mojej bazy. O Boże, no tak sobie ten ołów cały zużyłem, jeez. Tego ogniwa nie zrobiłem też finalnie. Dobra. To jeszcze raz nurkujemy po ołów. To jest nic. To se Stalker drze mordę. Dobra. To jest wapień. No ale wapień też sprawdzamy. Tytan. No okej. Okay. Wolałbym miedź, no ale mówi się trudno. W przypadku tego to jest takie mocne 50-50 chyba. Pusto. Tam chapaj, ale nie mnie. Pyskowiec? Maybe. Pyskowiec to w jakichś jaskiniach widziałem. Znaczy w jakichś, no w tych jaskiniach tutaj takich, powiedzmy. Się dość często gęsto znajduje. Tutaj głównie na powierzchni to się wapień znajduje. Zaś tytan. Idź, pan. Pizdu. Okej, to jest... Tak, to jest to zejście. Dobra. To co tam jest? Aha, okej. Niedoczytana tekstura. Okej. Do przewidzenia w sumie. Tam zra pogrzbiet. A może tutaj gdzieś będzie? Piaskowiec. Trójka. Są meduszczki. O, i być może coś do skanowania. To jest do obczajenia. Tlenu, proszę. Sprawdźmy. Co takiego się tu kryje? A, fragment Seaglide, okej. Okay. Stoker, ty nie pomyliłeś aby miejscówek? To już skanowałem. Oj! Dotknąłem jednej. Chyba mnie zatruło, jak tak patrzę. No, dwa stokery. Oczywiście. Dobra, teraz udało mi się nie dziabnąć żadnej. Stokera. Na szczęście dziabnięcie stokera nie bije dużo. Mam kolejny rekin piaskowy. Co się tutaj chowa?
Fragment palnika. No, palnik laserowy też już znalazłem. Potrzebuję teraz składników, żeby go zrobić. Ale coś mi się wydaje, że długo ich nie znajdę. Tutaj osad soli chyba? No. No gdzie? No gdzie? Idź mi stąd! No i nie mogę jej wziąć, no ale skam. Czy płaszczka. Tutaj coś wapi. Ale za to skrywa w sobie mieć. Dla odmiany. Tutaj pusto. Kolejne stalkery. Czy kolejne? Kolejny właściwie. O, jeden. Tutaj nic nie ma. A tam był stalker. Czy tam stalker? A, boom, bitch! Fuck you! Siarka dla mnie. Tylko rekompensata. A ta już się zdążyła wybuchnąć, no. Brawo ja. Ty! Ty, dwie tu były! Lucky z tą drugą. Teraz jakbym od niej dostał, to by mnie zabiło, jak nic. Kwarc, siarka. Kwarc. Siarka. Jajo. No, weźmy jajo w sumie. Czemu nie? Zawsze można je ewentualnie wrzucić do bioreaktora. A, i tutaj się wróciłem. Jesus! Stupid. Jeszcze zdążyła! Stupid cunt. Chyba kwarcu się trochę przyda. Tlenu też. No Jezus Maria! Ile ich tu jest?! A nie! Ty, to jest chyba inna tuba! To nie jest chyba ta moja. Ta obok bazy. Ile już mam tego kwarcu? No, dużo. Ale tak jeszcze... jeden sobie zabiorę. No, to jest jakaś inna. Ale dobra. Co wy sobie jaja robicie? Minownia. Pole cholernych min. Coś tu się znajduje? Może godnego uwagi? Jakiś piaskowiec na przykład? Tytan zostaje. Ej, czy to są jaja tych durnych kamikadze? To wygląda jak jakieś jedno wielkie ich gniazdo. Nie, nie, nie. Nie w tą stronę. Tutaj co? Siglet to zostaje. Póki co. Kurde. O, królimanta. Halo. O, to jest ta znana mi chyba tuba. Ale kurde, gdzieś tu obok wiem, że jest piaskowiec ze srebrem. Gorzej... O, tak, 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 to jest ta tuba. Gorzej, jeśli to się nie spawnuje z powrotem. Wtedy będę musiał się zapuścić trochę większe głębiny. Znowu to jajo. No nie, mój piaskowiec, który tutaj był ukryty, no to już... już znaleziony nie jest. Wróć, nie zrespawnował się, to chciałem powiedzieć. Co? Kolejne jajo. Get the fuck out of here! Ach.
nie wierzę. To jest druga śmierć w tej grze i drugi raz z powodu tej skurwiałej ryby. Uf, dobra, przynajmniej zobaczmy, co straciłem. O, wiele rzeczy ze mnie wypadło. Dobra, może wezmę sobie latarkę, będzie więcej widać. Ciekawy model. No zaraz tam obok było to durne gniazdo, no nie wierzę. Dobra, ten kwarc to jest chyba ten mój kwarc. Siarka tym bardziej. To jest co? To jest łupacz? No, ale jakiś taki dziwny. W sensie... No chyba, że on spał teraz, no. Też opcja. To jest też mój kwarc. To chyba też. No, łypacz sobie wezmę tak po prostu. Dobra. Chyba odzyskałem wszystko. To jest w porządku. No dobra. Zgarnijmy jeszcze troszeczkę kwarcu. Bo go nigdy dość. Jeszcze jedną rzecz mogę wziąć. Miedź! Bang, bang, bagarang! To lubię. Bardzo lubię, jak gra mnie słucha. Słucham ich potrzeb. Wypełnia je. I już, kurde, minęło pół godziny. No, ja nie wierzę. Kurde, pływasz se, pływasz. Szukasz se możliwości odnowienia swojego kochanego Shimofa, no i... Ani zobaczysz, kiedy ci minie godzina. Dobra, do bazy, do bazy. I cyk. Dobra, zmieniamy na skuner. Czekaj, guma silikonowa to była z czego? Też nie wziąłem, nie zrobiłem ciągle tego, ale tutaj. A, ze zlepku nasion. Dwie sztuki. No, ale w sumie gumy mam sporo w tym. Gumy, żebym sobie narobił trochę, wystarczy ją wyciągnąć z tego. Z kapsuły ratunkowej. Nie ma sensu zbierać nasion specjalnie. Szkła troszeczkę zrobimy. Nie, więcej miedzianych przewodów nie potrzebuję póki co. Łupacza sobie zrobię tak po prostu. Żeby się najeść. Tutaj co? Gaśnica, butla, latarka, flara. I tak dalej. No te flary... W sumie nie znam, ja jeszcze nie znalazłem innego zastosowania tej siarki niż używanie tych flar. No i full miejsca. Dobra, to machnijmy sobie kolejną szafeczkę. I to będzie szafka na szkło. Szkło. I to będzie na zarówno zwykłe szkło, jak i na szkło emaliowane. Powyciągam może w sumie wszystkie te. Dobra, jeszcze jedna szafka. Zobaczmy, tutaj będzie prąd. Tu mamy wszystko, co ma jakikolwiek związek energetyczny. Czyli... dobra, czekaj. Zjedzmy już tego łypacza, póki jeszcze jest dobry. Czyli... miedziany przewód. Co jeszcze? Złoto nie. Te baterie zostają ze mną. To zostaje... Ta tabliczka na razie też zostawię. Kostka jonowa też stąd pójdzie. Dobra, machnijmy sobie jeszcze kolejną. Żeby już trzeba taki porządek powoli robić. Zresztą się troszeczkę kłóci z moją ideą, żeby nie zostawać w tej bazie na długo. Dobra, jeden tytan zabieramy. Baterie i to też. No ale kurde, no jak już mogę to robić, no to szkoda nie wykorzystać. Dobra, tutaj będzie...
Elektronika. Brakuje te. Elektro. Aha. Dobra. Dobra, nie. Elektryk. Po prostu. I tu wszystko, co jest potrzebne, czyli miedź i... właśnie... na przykład złoto i tak dalej. Wiecie, tam wszystko, co jest, będzie tak potrzebne do tych rzeczy bardziej ulepszeniowych. Szkło, szkuma. A w sumie dobra, magnety mogę tutaj zrzucić, bo to jest związane z sonarem, a to pośrednio jest łączone z tym. Tutaj ogólnie niech będzie szafka na lit. Tutaj dorzucić jeszcze te dwie kostki i tę jedną naładowaną baterię. Dobrze. Żeby jeszcze zrobić tego drugiego Simofa na koniec odcinka. To byłoby fajne. Żeby w następnym odcinku zabrać się za tą... za tą... No do tej głębokości tam, nie? Na 200 metrów, gdzie mam tą radiolatarnię zrobioną. Przewodu... w ogóle czemu mi pokazuje przewód, skoro nie mam miedzi? Ciekawe. Dobra, guma... A czekaj, ja mogę tak? Nie, nie mogę. Dobra. Szkło zabierzemy. To też. Miedź jedną zabieramy. I potrzebuję jednej gumy silikonowej. Dobra. Sprawdźmy, czy zrobi mi naładowane ogniwo, czy zrobi mi ogniwo puste. Zobaczmy. Jest ogniwo naładowane! Pięknie! Czyli warto używać baterii już zużytych, bo nie tracę wtedy... bo to się tak naładuje, więc szkoda baterie gotowe na to wykorzystywać. Chociaż podejrzewam, że jeśli znajdę jakąś ładowarkę do tego, no to nawet i to przestanie już być. To już wtedy będę ładował tą energią z bazy i wtedy już totalnie przestanie to być użyteczne. Dobra, to rzucę może do lit... chociaż nie. Dobra. Lit... a, dobra, nie ma. Bo tych flar mam za dużo. Ze dwie flary, może ze trzy będę nosił przy sobie, ale nie więcej. Siarkę też tu przerzucę. Tutaj wrzucamy miedź oraz to. Do szkła dorzucamy te dwa. Te dwa zabieramy. I już chyba mogę stworzyć tego Simofa, nie? A, jeszcze nie. Ciągle potrzebuję tego ołowiu. Tylko skubaniec nie chce mi wypaść. W sensie nie umiem znaleźć piaskowca nigdzie. No jasny szlak! Ta, śmiej się! Gazonacie jeden. Jak to gówno mnie dogoniło, przepraszam bardzo. A to co, jakieś kolejne... legowisko? Z braku lepszego słowa. Zło mu się przyda. Dobra, myślę, że blisko tej wyspy mogę znaleźć w sumie chyba trochę piaskowca, nie? Bo im dalej, im bliżej tej wyspy, tym schodzę niżej, a piaskowiec chyba jest w miarę nisko, znaczy w miarę. Trochę niżej jest położony. No przynajmniej na takich średnich głębokościach się go zazwyczaj znajdowało. Dobra, nie mam już wody przy sobie. Ale na samą wyspę się muszę przejść też po te... różne roślinki, nie? Ciągle jest to wejście. Tak by mi pomógł ten palnik laserowy, nie? Już dwa albo trzy wraki znalazłem, gdzie potrzebuję rozciąć palnikiem właśnie wejście. Ale niestety mam pecha, bo
Jezus, to jest... Ja sobie myślę, co jest, co to jest? A to był po prostu ten cholerny rekin, tylko się nie striggerował, żeby mnie atakować. Jezu, aż mi ciary teraz przeszły, nie? Reaktor. Trochę tytanu. On tu sobie teraz skacze. Clown. Okej, teraz jestem chyba albo blisko, albo centralnie pod tą. Ile jestem oddalony? A, to nie, jeszcze nie. To jestem lekko w połowie drogi. Wow! Co jest? Chyba ja powinienem zadać to pytanie. Co się stało przed chwilą? Co to było? Jezu, myślałem, że mnie coś atakuje, ale... Coś ze mną gadało przed chwilą. Znaczy, gadało, to zamieniło raptem jedno zdanie. O, jest piaskowiec. Srebro, też może być. O, to już zarażony rekin. Znaczy zarażony, większość chyba jest tutaj zarażona. Tych stworzeń. Ten rekin po prostu ma większą... On ma tą... ołów, pięknie. To jest co? Też jajo. No zabierzmy. Czemu nie? Pięknie, więcej ołowiu. Kurde, jeszcze trochę piaskowca by mi się przydało znaleźć. Wygląda jak dziura. Nic tam nie ma. Wapień? A, rozbijmy. O, pięknie, akurat miedź. Dobra, i to jest tylko skała, to nie jest... Żadne leże tych... Kamikadze, to była tylko zwykła skała. Kwarcu. Dzięki, Piranio. Naprawdę, potrzebowałem tego. Kolejne jajo. Jestem mniej więcej na podobnej głębokości, co są tamte jaskinie. Ale tutaj się... Znaczy, na tamtym... Tutaj... Co się zaczynają, tamte jaskinie jakby, ale tutaj już się powoli kończy. Mi możliwość przechodzenia dalej. Mam dwa ołowiu, no już mogę zrobić sobie po pierwsze kolejny fundament, ale to mi jest na razie zbędne. W górę, w górę, w górę. Ale okej, gdzieś... O kurde, ej, czy to jest mały ten? Mały rafogrzbiet? To wygląda. Jaki fajny. Ale w ogóle wszystko co ma. Jeśli jestem nawet to wielkie cholerstwo, które mnie tak. Przez które się tak omało. Przez które się tak zesrałem, wiecie, ten. Jak go nazywałem w tym przyczyniku. Rywengator, który mnie tak wystraszył. No to jestem pewien, że nawet on w małej wersji jest uroczy. Z piaskowca jest też złoto. Złota trochę mam, wolałbym srebro. To jedno jeszcze bynajmniej. Give me piaskowiec, please. Żeby chociaż ten, żeby mieć ten kompas. O, jest piaskowiec, widzę. Są tutaj te durne kamikadze? Nie. Chyba nie. To jest srebro. Co to są za jakieś oczy na ścianach? A nie, dobra, to są jakieś takie zwykłe te. 30 sekund tlenu, spoko. Złoto mnie nie interesuje akurat. O, srebro bardzo ładne. Nie przejdę tędy! Jezus Maria! Dawaj to, leć szybko, jak żeś przyleciał. I ku powierzchni, ku powierzchni. O Boże. O nie, czy ja umrę? Nie! Nie! O Jezu! Nie, dwie takie głupie śmierci, nie wierzę. Kurde, gdzie to było teraz? O nie! Fuck me! No dobra, no gdzieś tam.
Nie, no znalazłem już miejscówkę, a nie umiem znaleźć tych rzeczy. No co za skam. One muszą gdzieś tu być, no. Jest! Są! Są! Kurde, dobrze to ja ją wyhaczyłem. Jest! Całe moje, kurde, pięknie, zabieramy w sześciuteńko. Poświecę sobie, może coś ominąłem. Tak, tutaj ominąłem. Srebro. Sorry, tu mogło być tak normalnie. I teraz lecę, żeby tego nie stracić po raz drugi. No nie! Jest! O Boże! O Boże, jeszcze większy fuks! Jeszcze większy fuks niż na tych nurkowaniach. Niż tym rywengatorem. Ja pierniczę! Jaki fuks! To zasługuje na ten medal. W pełni zasługuje na ten medal ta scena. Boże, niewiara! Jak blisko, tu się nic nie zmienia. Jak blisko! Jak było cholernie blisko, żeby zaś zginąć w taki durny sposób. Dobra. Kurde, 55 minut już, ale tam trochę do wycinania, więc może będzie mniej. Dobra, zrzucę sobie tutaj te moje składniki na Simofa. Drukuj mi tego Simofa. No właśnie, bo Simof ma swój osobny znacznik, czyli w tamtym momencie musiał zostać zniszczony, jak znowu łaziłem po tej bazie. Ajajaj. A kurde, szkoda. Strasznie szkoda. Nie, nie, tam nie płyniemy. My płyniemy w drugą stronę. O właśnie, w tą stronę. A, tylko na dwa. Okej. Okay. Ale patrz, czyli teraz jak będę chciał smart, to po prostu sobie przejdę tutaj. I będę miał stąd. Ciekawe, czy to jest tylko tak, czy to będzie się rozrastało na więcej. Dobra, na razie do bazy. Trzeba też coś zjeść. No ale z jedzenia mam tylko wodę, no i tego bumeranga. To w sumie usmażmy ziomka. Chociaż on nie był zbytnio sycący, z tego co kojarzę. Zestaw elektryczny. W sumie machnę już tą od... Chociaż nie, czekaj, nie. Albo czekaj, nie, bo chyba oddycharka powinna zajmować tyle samo miejsca, co mój... Ten, czekaj, tutaj zostawiłem. Tutaj mam całe, ale... Do prądu chyba wrzuciłem. Tak. Przewód. Dobra, z tego już zróbmy te siateczki. Potrzebuję miejsca, żeby zrzucić ten mój hełm, który mam na bani. Tak, 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 wiem, że muszę coś zjeść. Żeby było. Tu jedno poszło? Nie, poszły oba. Dobra, ty tam też zróbmy. Z tego złomu. Dobra. Teraz poproszę o bumeranga. Najbardziej sycące są chyba wypacze, mi się wydaje. Jest! Po pierwsze... O nie! Ja muszę wybrać! O kurde! Bo mam tylko jeden zestaw elektryczny, co nie? No... Kurde, jednej rudy srebra mi tylko brakuje, ale kurde, nie unlucky. Dobra, zjedz tego bumeranga. Ale unlucky! Jedno srebro jakbym gdzieś znalazł. Dobra, trochę głupim miejscu stoi. Jakbym gdzieś jedno srebro znalazł. Ej kurde, ale strasznie fajna rzecz. W sumie? Czekaj, daj na razie pod piątkę. Postawmy sobie to. Selekcja naturalna. Jakiś film chyba. No i dobra. Kurde, stać mnie i na to, ale szczerze... Jak mam wybierać, to wolę najpierw mieć ten. Czekaj, zrzuć mi ten cholerny hełm. Jak mam wybierać, to wolę najpierw...
wziąć sobie tę oddycharkę, bo ona się przyda w większej liczbie przypadków jak na razie. A kto wie, może jak będę gdzieś tam łaził po tym, to znajdę gdzieś też... to gdzieś znajdę kolejne srebro i będę mógł sobie zrobić ten zestaw elektryczny. No liczę na to, liczę na to. Dobra, co tu wygląda? Tytan. Szkło, no to szkło razem z kwarcem do szkła, wiadomo. Kwarc i szkło. Tytan pójdzie do tytanu. Tytan jest w tym miejscu. Zalusieńki. Elektryka. Idzie złoto. To srebro sobie zostawię. Miedziany przewód. A w sumie niech też będzie. A to niech będzie że taka szafka na takie... byle co. Później jak jakąś, nie wiem, sobie ustawię, jakieś łóżko znajdę albo coś. O ile znajdę oczywiście, to sobie taki, to gdzieś postawimy. Flara. I tak dalej. No. Ale wody też się muszę napić co nieco. Czekaj, nie w, tym nie w tę stronę. Dobra, i tuba jest zaraz obok, to sobie ją dziabniemy. Gdzie była ta tuba? Tam jest tuba. Zaraz obok mojej bazy. Znaczy bazy, obok mojej tej. O, ale dziabniemy sobie wypacza jeszcze po drodze. No. Jeden wypacz. Drugi wypacz. I chodzę, chciałem oczy płaszczkę jeszcze złapać. A! Czekaj. Może jeszcze, może jeszcze złapię. Aha, gacie. Dobra, i teraz dziabiemy sobie jeszcze nasze tuby. Naszą tubkę. Dziękuję. No i cyk. I dobra. Na sam samusieńki koniec. Ja sobie zrobię tutaj utleniacz z tego wodę, się najem, a wy posłuchajcie radia. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there, so Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. We're doing a sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should be... she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the code. I say regular, and she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Wow, widzę, że pracownicy Aurory mogą naprawdę liczyć na troskę ze strony tej firmy. Gościu bardziej się przejmuje tym, co zje, niż tym, że cały statek zniknął z radaru i nie wiadomo, co się z nim dzieje. No i pięknie popite, pojedzone. No i dobra. Tutaj, o, patrzcie, cała ta rozpiska, no to jest jakaś kpina. Ale to... To było takie niespodziewane, nie? Dla mnie to był jakiś kosmos, ja nie ogarniam w ogóle, co się stało. Co to było to, z czym myśmy gadali właśnie? Dobre pytanie. No okej. Okay. Tu, o właśnie, tu jest aplikator apteczek, to sobie dziabniemy tę apteczkę. To przełączę tutaj. No już pewnie jest godzinę trwa ten materiał, no ale na to nic nie poradzę. Czyli w niektórych grach za dobrze się bawię, a jeszcze muszę teraz siąść do Śródziemia i je zakończyć, bo już jestem na półmetku, a przyda się rozpocząć drugą gierkę ze Śródziemia, czyli Cień Wojny. Ale żeby rozpocząć Cień Wojny, tam muszę skończyć Cień Mordoru. Dobra, tutaj jeszcze zrzucę sobie ten konstruktor baz, bo jest mi zbędny. Latarnia. Jedną latarnię, myślę, zawsze warto mieć przy sobie. O, może apteczkę sobie pod piątkę wrzucę. Czemu nie? A może tą latarnię? Dobra, na razie wyjdź. Pokaż mi w sumie miedź. Miedź potrzebuje jedną sztukę. Gdzie to dałem? Tutaj.
A nie, nie, czekaj. Miedź jest tutaj. Weźmy całą tą miedź i narobię sobie z niej baterii. Grzybów jest tutaj wystarczająco. Toż ty pizd... jedna! Dobra, ja mam tych grzybów. 2, 4, 6. Pięknie. Dokładnie tyle, ile potrzebuję. No i teraz czas sobie zrobić troszeczkę baterii. Dobra, na koniec wymieniamy. Tego nie trzeba wymieniać. To już trzeba wymienić. A to definitywnie trzeba wymienić. Dobra, i teraz te dwie bateryjki tutaj zrzucimy, te rozładowane. I ewentualnie tutaj jest ta jedna naładowana, zabierzemy. I z tych dwóch zrobimy sobie ewentualnie ogniwo energetyczne. A okej, ode mnie póki co to tyle. W takim stanie bazowym się z wami spotykam. Chciałbym sobie jeszcze owoc latarniowy. Okej, czemu nie? No i okej. Z godzina materiału do pocięcia. Może przy dobrych wiatrach macie teraz coś poniżej godziny. Na pewno całe te poszukiwania tego mojego trupa wytnę. No, tylko znajdę tylko to, gdzie faktycznie znalazłem te wszystkie rzeczy. Zostawię, a tak to niech jest. I teraz muszę naprawdę uważać na tego Simofa. Naprawdę będę musiał na niego uważać. Ale okej, ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć.